Witajcie w sobotę 2 kwietnia. Niezmiennie Paragwaj, Encarnacion. Także po tygodniu Haruwy coś nam się od życia należy. Także dzionek zaczynamy od kawki z widokiem na jedną z głównych, ale w miarę spokojnych ulic. Co dzisiaj w planie? Nic. Słyszeliście? Bata powiedziała nic. Nie no, mamy. Nie, coś tam zawsze znajdziemy. Słuchajcie, nawet spacerek, przechadzanie się w nowych miejscach, w nowym kraniu, to jest po prostu. To jest zawsze coś, to nie jest nigdy nic. Szukamy targu ulicznego. Uwaga. Proszę bardzo. Szukamy targu ulicznego, na którym moglibyśmy skosztować pyszności kuchni paragwajskiej. Jakkolwiek to brzmi, ale bardzo chcę spróbować sopa Paragwaja. Bardzo chcę spróbować cipę. I musimy spróbować terere. To słowo, którego Bata użyła, to nie jest brzydka nazwa pewnej części ciała, tylko to jest po prostu taka ichnia bułeczka. Po prostu wymawia się tutaj ją cipa. Da się. Chodzimy po mieście, szukamy zawzięcie jakiegoś jedzonka tutaj typowego dla Paragwaju. Weszliśmy tutaj, tak pomyślimy, że koło dworca coś musi być i faktycznie. No jest jakiś bazarek, są tam jakieś takie tanie stołowy. Ale pani ma asado, nie? Tak. Pani ma asado, więc jak coś, to można też zjeść jakieś mięsko z czymś, ale słuchajcie, do drugiej, kurde. No kto je obiad do drugiej, no? Śniadanie, bo no, dokładnie. Ale sprzedała nam pani informację, że gdzieś tam jeszcze 5 przecznic dalej jest jakiś wielki supermercado, tego, z czego szukaliśmy. I tam prawdopodobnie możemy zjeść tą słynną zupę Paragwajana. Paragwajana, nie wiem, jak to się tam mówi. Także, no idziemy zobaczyć. Taki dzisiaj właśnie dzień na takie rzeczy. Nie jest łatwo. Pani nas wysłała na początku, jak tam jest dużo restauracji w tym, ale mówię, oprócz pizzy i hamburgerów coś mają? No, chyba nie. No nie jest łatwo w Paragwaju zjeść coś paragwajskiego. Jest godzina 11:30. Wszystkie teraz te stołówki, które wczoraj były pozamykane, teraz są właśnie pootwierane. I słuchajcie, są pełne ludzi, którzy jedzą. Jak to nazwać? Kurde, no obiad. O 11:30. Nie wiem, ile by mi czasu zajęło, żeby się przystosować do tych godzin, jeżeli chodzi o posiłki. Bo jak zjem o 11:30 obiad, to co, kolację o 4? A potem... Nie, no nie, o 4 nie zjem, bo wszystko zamknięte. Otwierają o 19. O 19 otwierają, więc... No, co kraj, to obyczaj. To takie targowisko, cholerka. Taki... kompleks handlowy. No nie o to nam chodziło, no ale... Dobra, zobaczymy, co tam mają. Już te czasy chyba targowisk, słuchajcie, kolorowych z Peru, Boliwii, z Ameryki Środkowej, z Meksyku. To już chyba koniec. Niestety. Zostały nam centra handlowe. Zobaczymy, co tu mają.
Wiecie co, szukam naczynka ładnego do picia terere. No będąc w Paragwaju, to jest po prostu mus. Oni mają fioa na tym punkcie, tak jak już wspominałem, i piją porówno i tą yerbkę na ciepło, i yerbę na zimno, czyli terere. Ale do tego trzeba mieć specjalne naczynko, zwane guampa. I takie ortodoksyjne, takie oryginalne, jest wykonane z rogu albo kopyta krowiego. Chociaż oczywiście są i drewniane, i metalowe, ale nie, musi być oryginalne. Zobaczcie te wszystkie takie jebitne termosy, które tutaj są. To są właśnie wszystko do picia terere, czyli do tej zimnej. Ona nawet nie jest zimna, tylko jest po prostu, musi być lodowata. To jest albo woda, albo sok z lodem. Także jak chcecie kupić sobie termosik, słuchajcie, to na pewno też Argentyna, ale Paragwaj to jest po prostu podstawa. Tu kupicie wszystko, wszystkie wzory, wszystkie kolory. To jest po prostu, to jest szok, no. Ale nie o takie targowisko nam chodziło. Jak myślicie, kupić na raz? Czy na zapas? O, na samym końcu, zobaczcie, znaleźliśmy takie bufecisko. Pewnie na wagę. Zobaczymy, co oni tutaj mają. No jest nieźle, powiem wam, ale troszkę dziwnie, bo mają różne ceny. Na przykład bufet sałatkowy jest za 31,800 na wagę. Ten taki, to jest chyba wszystko za 60, mi się wydaje, tam było za 61 tysięcy na wagę. A parilla jest nawet za 90 tysięcy na wagę. Że wszystko wiemy, zaraz to przekalkulujemy, ale chyba tanio nie jest, coś mi się wydaje. No tutaj jest troszeczkę inaczej, widzicie, jak w Argentynie, czyli są trzy ceny, nie to, że się ładuje na talerz wszystko, co się chce, i jest jedna cena, tylko za to mięcho takie porządne trzeba dużo więcej zapłacić. Wychodzi ponad 50 zł za kilogram. Za to zwykłe takie jedzonko, czyli węgle, plus tam jakieś prostsze mięsko, takie grillowane, chyba 30 wychodzi, 6 zł. Tak? Chyba dobrze mówię. A sałatki mniej więcej 18 zł. Także wydaje mi się, circa about, jakby to wziąć do kupy, to jest podobnie jak w Puerto Iguazu, tam było jedzenie na kilogramy, ale za to no, dwa razy drożej niż Buenos Aires, tam gdzie jedliśmy na wagę u Chińczyków. Ale zupy Paragwaja ani widu, ani słychu. Liczymy na stolicę, że w stolicy będzie jakiś większy wybór i coś zjemy. Ale już nam się wydaje, że tutaj raczej nie ma takiej tradycyjnej chyba ich niej kuchni. To wygląda podobnie jak w Argentynie, czyli to jest po prostu miks. Dzięki temu, że no po prostu tutaj mieszkają ludzie z całego świata, emigranci po prostu już od pokoleń. To wszystko się wymieszało, także to jedzonko jakby nie różni się tak bardzo od naszego. To jest niesprawiedliwe. Ja nie chcę jeść od 12, tylko od 4. Thank you.
Jako, że dzisiaj jesteśmy na tropach kultury i tradycji paragwajskiej, jeżeli chodzi o zimne terere na ulicy, chyba się napijemy, bo dzisiaj wymiotło wszystkie kobitki, nie ma ani jednej. Dalej będziemy szukać, ale znaleźliśmy w takim malutkim sklepiku, słuchajcie, takim można powiedzieć osiedlowym. Proszę, paragwajskie tradycyjne zimne browary. Polar Lagerek. I zobaczcie, taka malutka puszka, 269 ml i Taipava, czyli taki ichni pilsen. Tutaj zobaczcie, taki w złotku. No, ale będziemy próbować. Nie oczekuję żadnego sztosu, ale trzeba spróbować. Nie oczekiwałem eksplozji smaku i się nie zawiodłem. Można powiedzieć, międzynarodowy lagerek z tych takich nie najlepszych. Jemy na wagę. Wyszło mniej więcej 80 tysięcy za takie specjały razem, czyli 40 tysięcy, czyli 24 zł na łeb. Nie jest źle. A talerze fest. Smacznego. Ale pojedliśmy. O Jezu, naprawdę było bardzo dobre. Tylko słuchajcie, czemu o 14.30 zamykają? A ta sopa de Paraguay, którą chcieliśmy zjeść, myślimy, że to jest zopa. Słuchajcie, to jest to. Este. Sopa. Sopa de Paraguay, si? Paraguay. Este. Chipawasu. Este es choclo crudo y este es maíz cocinado. Aha. Okej, okay, muchas gracias. Także słuchajcie, okazało się, że zupa wcale nie jest zupą. To są po prostu takie kawałki, kurczę, no ciasta. Coś takiego jak nasz biszkopt, tylko że z mąki kukurydzianej, z kukurydzy. Także jak coś, polecamy z czystym sumieniem. Tio Miguel, czy wujek Miguel, buffet. Czyli zjadłam, Misiu, była i tam była ta sopa, no. Paraguaya i cipa była. Także słuchajcie, zupę też zjadłem, bo spróbowałem od Baty, nie wierzyłem, ale to była zupa. Czyli zupa to jest inaczej ciasto. No taki, ale masz biszkopt tylko z mąki. No, biszkopt tylko z mąki kukurydzianej. Powiem szczerze, mi to nie za bardzo podeszło, jest bez smaku dla mnie. Jak zresztą wszystko robione z kukurydzy chyba tutaj. Nic mi tutaj nie smakuje robionego z kukurydzy. To nie moja bajka. Ale mięska, sałatki naprawdę sztosik. Ale co z tego, słuchajcie, jak to można zjeść tylko do drugiej albo do drugiej 11:30. No i dupa. No i dupa. Do soboty. A potem, jak jesteście głodni o 16, 17, nawet 18, zostaje wam pizza i hamburgery. Tak, chyba muszę trochę zwrócić honor Paragwajowi, bo jak sobie teraz mówimy z Batą, opowiadamy i przypominamy, to na przykład w Argentynie było bardzo podobnie. Nie mówię o Buenos, ale na przykład w Ushuaia to nas też szlak trafiał, bo tam też była pora almuerzo do tej pierwszej, drugiej, potem po prostu zamykali wszystko. Tam była tylko ta jedyna knajpa, w której jedliśmy, była otwarta. A potem restauracje się otwierały chyba po 19. Także w Salcie też tak było. Nie? Też. Tak, chyba w Salcie też tak było. Chcieliśmy zjeść, no, koło od, tak od 3, 4, 5, 6 chcieliśmy coś zjeść, to była bida straszna, nie było nic. Zostawała tylko pizza i hamburgery, podobnie jak tutaj. Także
nie ma co narzekać, trzeba się po prostu przestawić. Tylko wiecie, w czym jest problem. To jest ok, jak się mieszka w danym miejscu. Na przykład jak się jeździ, się zwiedza, no to niestety, ale w tych godzinach almuerzo człowiek jest na wyjeździe i wraca na przykład do hotelu czy do miasta i to jest wtedy wieczór, to jest właśnie piąta, szósta, siódma i wtedy kuźwa wszystko jest zamknięte. Zmieniamy grafik od jutra. Wstajemy o 6 tak, rano, zmieniamy grafik. Jemy śniadanie o 7 rano, żeby potem o godzinie 13 zjeść almuerzo i potem kolację o 19 albo o 20. Można? Można. Jak tu czasem warto mądrego posłuchać. Nie mam pytań. Sobota, 27 stopni Celsjusza. Wyobrażacie sobie, co by się u nas działo? Tu nie można by było przejść pomiędzy parawanikami chyba. Żałuję, że nie wziąłem kąpielówek. Woda jest tak cieplutka i czysta, co najważniejsze, jest po prostu przejrzysta. Także luz spokojnie, można się kąpać, ale wrócimy tu z piwerkiem na zachód słońca. Jaki będzie, taki będzie, bo coś tam gdzie chmurki zbierają, ale wrócimy tu dzisiaj jeszcze. Czuję w tym Paragwaju, kurde, nic nie robię, tylko zakupy. Znowu jesteśmy w supermarkecie, tylko tym razem się przygotujemy na wieczór. Powiem wam, jestem bardzo miło zaskoczony ichnimi rumami. Są tanie jak barszcz, a są naprawdę, naprawdę bardzo dobre. Słuchajcie, taka flaszka półlitrowa kosztuje 7 zł. A ten chyba piliśmy. 7 zł. Ten chyba piliśmy i był naprawdę, naprawdę był bardzo dobry. Słuchajcie, pojawiły się małpki, proszę bardzo. Możecie już taką małpeczkę kupić za 4 tauzeny, co wychodzi na nasze, kurde, 2,50? 2,50, dokładnie. Ale ten polecam, naprawdę. Tam piliśmy wtedy? Chyba tak, chyba tak. Naprawdę nie spodziewałem się. Ale zobaczcie na cenę granca. Litrowy granc kosztuje 63 tysiące, co wychodzi 38 zł. Nie znam cen teraz w Polsce, ale naprawdę na pewno kosztuje drugie tyle. Także wszyscy. Wszystkich miłośników mocniejszych trunków zapraszam do Paragwaju. A, tu jeszcze wam pokażę dla wszystkich smakoszy z cienkim portfelem. I próbowałem, naprawdę próbowałem coś takiego, też ich nie rum. Słuchajcie, to jest 450 ml. I to kosztuje na polskie około 2,30-2,40. Że tak powiem, nie posrałem się w gacie, ale słuchajcie, dało się wypić. A z kolą? Mistrzostwo świata. 2,40, prawie pół litra. No i słowo ciałem się stało.
Wróciliśmy z powrotem na plażę, pół godziny do zachodu słońca. I powiem wam, ludzi troszkę jakby więcej. Popatrzcie, no, zbierają się. Muzyczka sobie zasuwa tutaj z knajpek. Mama zawsze mówiła, żeby kultywować tradycje. Jak oni tutaj chodzą z yerbą i z terere, głównie teraz terere, czyli takie noszą sobą wielkie, grubaśne termosy i te głampy, czyli te kubeczki wykonane z krowich rogów. Tak my, po słowiańsku, Coca-Cola bez cukru. Na zdrowie. Uwielbiam Coca-Colę bez cukru. Jak? Pyszne. Pyszne, nie? To co? Po słowiańsku stuknijmy się. Zdrowie. Jak Jacinto zrobi drinka, to słuchajcie, wiecie, kogo nie ma we wsi. Gitara. Także słuchajcie, jest po zachodzie słońca, także czas imprezę zacząć. Słuchajcie, walczymy teraz o oglądalność. Także uwaga, zaraz będzie Gwiazda i Szpagat w wykonaniu Beaty. Start! Aplauz! A teraz założyłem się, że Beata nie wstanie z pozycji kucznej. Kuźwa, udało się jej. Jasny gwint. Cholera, przegrałem.